Witam w recenzji wydanego w 2018 roku, kosztującego 59 zł 75207 Imperial Patrol Battle Pack. Zestaw składa się z 99 elementów i standardowo 4 minifigów. Zacznijmy od głównej i jedynej konstrukcji zestawu, jaką jest ścigacz. Pochodzi on z zestawu filmu Solo, gdzie służył szturmowcom chroniącym stocznie na Tareli, by gonić niepożądanych gości. Jest on jednak dosyć ciekawą konstrukcją, co głównie z niebanalnego designu filmowego. W tylnej części ścigacza znajduje się świetny element, jeden na jeden płytka, z insygnią Imperium. Może to być bardzo przydatne dla wszystkich budujących coś związanego z Imperium, robiących jakieś moce. Na przodzie się znajduje główna funkcja. Stóp footery oczywiście, wszyscy je znają. Sam ścigacz jest zbudowany na panelach, które są osadzone na pinach, przez co można zobaczyć, pod nimi można zobaczyć cały szkielet pojazdu. Przechodząc do najważniejszej części zestawu, jaką są zdecydowanie minifigi, dostajemy tutaj dwóch Imperial Patrol Trooperów i według tego, co jest napisane na stronie LEGO, oficera rekrutacyjnego i panią oficer emigracyjną. Ale zacznijmy od szturmowców. Są bardzo ładnymi figurkami, używają nowego moldu hełmu, który jest unikatowy dla tego zestawu. Tak, różni się od tego, który jest w tym Mimban Trooperze, w TIE Fighterze. To mnie zdziwiło. Mają bardzo fajny nadruk na nogach, na torsach. Są przydatne, gdyby ktoś chciał wzmocować jakąś figurkę w białej zbroi. Jest dosyć unikatowy ten nadruk, ale się przyda dla każdego. Przechodząc do oficera rekrutacyjnego, ma dosyć proste nadruki, nie mam zbyt wiele o nim do powiedzenia. Pasują mu te nadruki, bo to jest taki typowy stary oficer. Fajnie, że jest, ich nigdy nie za dużo. Ostatnią figurką jest pani oficer emigracyjna, tak? Pani oficer emigracyjna. O ile koncept wprowadzenia kobiet do Imperium mi się podoba, to jestem zdania, że sama figurka jest dosyć średnia. Znaczy, oczywiście nadruki są fajne i wszystko, ale chodzi mi o to, że problem jest w samej postaci, samej koncepcji figurki. Nie ciągnie, że nie jest coś specjalnego. Ale co jest ciekawe, ma podwójny nadruk na twarzy. Przechodząc do podsumowania. Ten zestaw, ten battle pack, jako battle pack jest przyzwoity, ma fajną konstrukcję, zawiera fajne elementy. Jeżeli komuś zależy na patrol trooperach, to będzie zadowolony, albo na powiększaniu swojego arsenału Imperium. Jest to dosyć fajny battle packek. Sam zestaw... No właśnie mówię. Nie jest to nic specjalnego, nie jest to nic złego. Jeżeli komuś się podoba, jak patrol trooperzy, to polecam. Ja was żegnam. Cześć.